więc... I żeby się nie wywołał wilka z lasu, Monkfire, bo ten Garen cały czas otwarty. Oczywiście... Kurczę, chciałem powiedzieć o Olafie, tego już na topie raczej nie... O i na Fury? Nie, poczekajmy jeszcze, poczekajmy. Smolder jest cały czas otwarty, ale... Takie rzeczy tylko w Ultra Liga Super Puchar. Tam mamy Enjoyera na Fury, ale banowana jest ta bohaterka. No niestety. Niestety. I Vanant zagrał tyle gier tą postacią, że ciężko jest, żeby za każdym razem była otwarta. Ale... Mówiąc o czempionach otwartych, do takowych niestety nie zaliczymy Ahri, a myślę, że Emo naprawdę z chęcią by to Ahri piknął. Ahri plus Vi to jest to combo, które jest bardzo często niepowstrzymane, ale Syndra również otwarta, więc kiedy myślę o czempionach, które mogłyby być fajne, to zdecydowanie to jest jeden z nich. Aczkolwiek to będzie Akali, ciekawy wybór i last pick dla Kiai, który... Counterpikujemy, on już wie, co Weepo piknie na topa, dlatego przygotował counterpika. Nie, no to nie może być Camille. Więcej obrażeń magicznych? No, tak. Gnar jest najbezpieczniejszy. Gnar, Jax, Ksante, Renekton. Czempiony z tej puli mogłyby być wybrane, ale wszystkie trzy, które wymieniłem z czterech, zbanowane, a ten ostatni wybrany. No i teraz czas na specjał. Ugotujmy to, co wyciągnie nam Bwipo, ten stary wyga z Europy. O, Sion? Jak Desai? Da się grać Gnarem w Sajona? Nie da się, nie da się. Bwipo doszedł do wniosku, skoro Deshai to na mnie wyciągnął w 2018, to ja to wysiągnę na Kiaja w 2024. No, zobaczymy, co Kiaja powie na swojej transmisji. Grać to sztab szkoły. Dookoła kompana ze starego kontynentu. Oni nie mogą zdajwować go. Nie, nie mogą. Nie dajwuje się Sajona. To znaczy, mogą w teorii. Oj. Bwipo praktycznie zmierzony od razu! Czy się to pali, czy nie? Jest first blood dla Izilowa i to było w sumie easy. To było naprawdę łatwe. Ten dive był tak prosty dla Gam, ale Bwipo chyba tylko na to czekał. Ja mam wrażenie, że on piknął Sajona, dlatego że wiedział, że będą swapy. I różnica czterech kampów na korzyść polskiego dżunglera. Ale pierwszy smok po stronie formacji z Wietnamu. No i być może pierwsza eliminacja na konto zawodników FlyQuest to inicjacja prosto Felio. I to będzie banalna eliminacja. Masu idzie dalej, wbija te wykałaczki, a kiedy je wyciągnie, to ta ilość obrażeń będzie naprawdę potężna. Nie wystarczyło to na drugą eliminację, ale... No ale Hungry Thieves to był bardzo niefortunny dla niego okres. Tam on wbił chyba... Bardzo wysoko solo rangę wbił. Nie pamiętam, ile miał wtedy tych punktów w Challengerze, ale nawet chyba napisał o tym tweeta. Ale nie pamiętam dokładnie, jaka była treść tego tweeta. To już było z dobre 4 lata temu. No dobra, podejście numer X pod wieżę pierwszego poziomu na środku. Tutaj jest Bwipo, ale wjeżdża w sam środek Levi! I to ma być ta inicjacja, ale zupełnie nie starczyło! Odbijają się od siebie zawodnicy Gam! Jeszcze próbuje Kiaja, ale to również nieskuteczne. Wreszcie doszło do walki i FlyQuest kompletnie ją demoluje. Pomimo tego, że przynajmniej przez chwilę myśleliśmy, że Gam mogłaby tutaj coś zrobić, Shockwave? On nadal był aktywny w tej walce drużynowej, nadal dostępny! Im wolniej, tym lepiej. Lepiej podjąć walkę 95%, że nam się uda, niż 80%. I poniekąd to FlyQuest robi. Mam nadzieję, że na wypadek zwycięstwa w tym meczu, w kolejnej fazie zmierzył się z Gen.G. I zobaczymy najdłuższą grę tegorocznych rozgrywek. W ramach Mistrzostw Świata 2024 powoli wchodzą do bazy przeciwnika, przedzierają się przez kolejne wieże. Teraz na celowniku jest Levi, który upada jako drugi z rąk kłada. No, moi drodzy, nie ma tutaj wielkiej ekscytacji, bo Gam nie wyszło z szatni. To jest kontrolowany stomp, który obserwujemy, jak najbardziej tak. FlyQuest może nie czuć tego, ale to jest jedna z krótszych gier dzisiaj. 27 minut, a oni idą po zakończenie tego spotkania. Miniony mają. Bwipo mocno obijany, ostatnia próba ze strony Emo, on spróbuje znaleźć dla siebie jakąś eliminację, ale póki co jedyne, co dla siebie znalazł, to więcej dymu spośród swojej bazy, bo wszystko płonie, a Akali nie poradzi sobie za dużo, nie wiem, czy widziałeś Bwipo. Dajcie więcej dymu i FlyQuest na scenę! No tutaj nie było zbyt dużo dymu. Ale zadowolony. Wcierają kurz, który opada.